Kamil, warto daleko idące wnioski po takim dniu wyciągać? No, jakieś wnioski trzeba wyciągnąć, bo... no bo nie można wszystkiego zwalać zawsze na warunki. Wiadomo, że one nie były dzisiaj super stabilne, ale... przynajmniej ja mogę powiedzieć za siebie to, co ja czułem, a czułem, że po prostu dzisiaj nie ustrzegłem się błędów. Te skoki nie były idealne, nie były nawet zbliżone do idealnych. Były po prostu takie średnie. A masz na myśli energię, pozycję? Co tutaj najbardziej szwankowało tak na gorąco? No, cały czas jakby tej energii brakuje, takiej dobrej z progu, tego takiego wyrzutu jakby. Jak my to tak mówimy. Natomiast no to się jakby wszystko dzieje z czegoś, prawda? To nie jest tak, że ta energia no po prostu sobie sama przyjdzie. To cały czas jakby trzeba nad tym pracować i szukać czegoś, co można zrobić wcześniej lepiej, żeby to właśnie później było. Ale myślisz, że to jest gdzieś w przygotowaniach jeszcze do zawodów, czy gdzieś, nie wiem, nie, może... Nie, no motywacji i chęci do skakania mi nie brakuje, prawda? Tylko bardziej... No formy mi brakuje, no co się będę męczył, no tutaj w wywiadach. Nie, bardziej miałem na myśli na przykład jakiś taki trening fizyczny na sali, na przykład, że może za dużo tam do pieca. Nie, jest, wszystko jest dobrze, tylko po prostu brakuje takiej dobrej dyspozycji, super pewności, no i tyle. No, te skoki, one są ok, ale jak sami zresztą widzicie, no one są takie, jakby mnie skocznia sama wypluła, a nie oddawało nic, po prostu taką super energią. Z drugiej strony, no może nie ma tej energii, ale gdzieś tam walczysz w powietrzu, robisz co możesz, chociażby w pierwszej serii, bo wydawało się, że ten lot się szybko skończy, tymczasem tam potrzymałeś jeszcze troszeczkę. No wiadomo, że jak mam coś pod nartami, czuję, że jeszcze jest oparcie w powietrzu, no to staram się to wykorzystać do samego końca. Bo w drugiej serii wiedziałem, że popełniłem błąd na progu, co się bardzo później odbiło w trakcie lotu i czułem, że w końcówce no to już nie miał nawet po co walczyć, bo już tylko opadałem po prostu. I to lądowanie wynikało z czego dokładnie? Z braku takiej dobrej koncentracji do końca. To już było już... Nie utrzymałem tego dobrego poziomu właśnie. Trzeci weekend, no taki sobie. Tutaj nas matka natura nie rozpieszcza. Mówię o pogodzie przede wszystkim. Warto... Jakby takie informacje zwrotne, które ty odbierasz, skupiasz się na tym, czy czekasz na taki weekend, kiedy będzie wszystko w porządku, kiedy to będzie takie obiektywne? No, ja jako zawodnik mogę tylko po prostu zawsze przyjść na skocznię i zrobić to, co umiem najlepiej i tyle, no co więcej mogę zrobić. No i nie ukrywamy tutaj radości, że dobrze, że ten weekend już za nami. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.